O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Zaledwie 5800 dawek szczepionki podano do tej pory mieszkańcom powiatu ziemskiego suwalskiego. Zaszczepionych dwiema dawkami jest nieco ponad 2200 osób. Jedną dawkę przyjęło kolejne 1300 osób. Dane zawarte w rządowym raporcie szczepień pozwalają obliczyć, że w powiecie ziemskim na szczepienie przeciwko ciężkiemu przebiegowi COVID-19 zdecydowało się do tej pory zaledwie 3,5 tysiąca mieszkańców. To tylko 10% tutejszej populacji. W Polsce ogółem jest 314 powiatów ziemskich. Jeden z nich to otaczające miasto powiat suwalski, który pod względem liczby ludności jest niemal dwukrotnie większy od najmniejszego w kraju powiatu sejneńskiego. Na koniec 2020 roku w powiecie ziemskim suwalskim zamieszkiwało według danych GUS 35 577 osób. W powiecie sejneńskim mieszkańców jest zaledwie 19 tysięcy, a wśród nich zaszczepieni stanowią 1/4. Nawet w słabo zaludnionym powiecie bieszczadzkim wskaźnik wyszczepienia jest znacznie wyższy i lada chwila osiągnie 20%. Biorąc pod uwagę liczbę zużytych dawek wakcyny przeciwko COVID-19, powiat suwalski zajmuje w Polsce ostatnie miejsce. Nieco lepiej w zestawieniu wygląda miasto Suwałki. Od początku akcji podawania profilaktycznego szczepienia przeciwko ciężkiemu przebiegowi zakażenia koronawirusem w mieście podano nieco ponad 35 tysięcy dawek wakcyny. Jak obliczyliśmy na podstawie danych z rządowego raportu, do dziś co najmniej jedną dawkę preparatu przyjęło nieco ponad 22,5 tysiąca osób. Z obliczeń statystycznych wynika, że zaszczepiło się w mieście blisko 33% ludności. Ale to tylko statystyka. Powszechnie wiadomo, że spora część zaaplikowanych dawek trafiła do osób, które zachęcone brakiem kolejek przyjeżdżały do nas z innych regionów kraju. Ogólnie rzecz biorąc, mieszkańcy województwa podlaskiego szczepią się słabo. Według rządowych danych każdego dnia preparat podaje się zaledwie 80 osobom na 10 tysięcy mieszkańców. Najchętniej po profilaktyczną wakcynę sięgają mieszkańcy województw pomorskiego. Codziennie dostaje go ponad 120 osób na każde 10 tysięcy mieszkańców i lubuskiego 117 osób dziennie z każdych 10 tysięcy.